Siemano ludziska, z tej strony Avatar i nasza nowa broń zwana włócznią. Przeczytajcie sobie na szybkiego opis, ona jest fajna. Ta broń powala prawie wszystkich przeciwników na jeden raz, nieważne gdzie strzelimy, w nogę, w głowę, w brzuch czy w klatkę, nieważne, ale ona zabija za pierwszym razem, mówię wam, ona jest zajebista, to będzie moja ulubiona broń za podziałku plazmowym. To jest nowa misja, laboratorium, mamy nowych przeciwników, androidów, nie będzie już Marines, będą tylko androidzi, przez dwie kolejne misje, to jest przedostatnia misja, laboratorium. I mój kot Łazik jeszcze jest ze mną. A tam jest pas ze zdobyczą. Tak, nasz instruktor mówi na nie marionetki na nich. No to praktycznie są marionetki i tyle. Poziom energii nam się nie zwiększył. Zwiększy nam się dopiero przy ostatniej misji. Misja będzie się zwała ona... Dobra, nie mogę tu skoczyć. Przy misji ostatniej, czyli misja piramidy... Piramida, znaczy się, przepraszam. Dzisiaj wykradniemy... bransoletę. Tą, o której było mowa w poprzednim odcinku. Dobrze jej widać na termowizji, jaki... A, nie widać już ich. Musieli zaktualizować Alien vs Predator, bo wcześniej widziano i mogłem ich zobaczyć też na ksenowizji. Są bardziej groźni. Czym się rzucał? A, altem. Ona jest bezgłośna i wraca do nas z powrotem. Ale mi ten niebieski jebie po oczach. Oni są trochę groźnymi przeciwnikami, ale to można przeboleć. Łebek. I właśnie, androidzi wysyłają strumień energii, który nas może zdemaskować. Oh yeah. Dobra. Kolejny android. 100 idzie gdzieś. Włócznia do nas wraca, czyli mamy praktycznie nieskończoność i to jest broń miotana, nieskończona. Nie wysyła żadnego punktu energii. Oj, kurwa, nie trafiłem. Te maszyny są poważne zagrożenie, uważaj. Nie to tak miało być. Tak jak mówiłem, za pierwszym razem zabijają. Z androidów wlewa się taki biały płyn. To jest dla nich taka jakby krew. Zabili oni właśnie naukowców. Trafiłem mnie tam gdzieś. Trzeba z dużym wyprzedzeniem je trafiać. Cholera jasna. Dysk. Tak. Intrus? O cholera. Chciałem zrobić tak, a nie wyszło jak chciałem. Dobra, musisz włączyć zasilanie tej kapsuły. Tak, trochę nie wyszło tak jak chciałem. Chciałem po cichaczu. Jednakże nie wyszło tak jak uważałem, że będzie. Wyjdzie, o, dostał ten. Włócznia jest praktycznie najpotężniejszą naszą bronią. Jak mamy kamuflaż, nie zdejmie nam kamuflażu. Polecam też tą broń, jeśli gramy na multi. Bardzo głęboko się ona wbija. Widzicie? On nie jest może za silny nasz Predator, ale ona spikielnie mocno wbija się. Wykryto łowca, rozpocząć przejęcie obiektu. Tak, wykryli nas, to przez moją głupą nieuwagę, bo użyłem
broni innej, czyli dysku. On wykorzystuje wiązkę laserową. I niestety. Wyszło jak wyszło. Dostał psicznie, a mi puchatki spadły coś śmiesznie. O, znowu promień wyszedł. No i nie tak, tak, tak. Jest tu ich trochę sporo. Nie powiem, pan Wayland trochę zadbał o bezpieczeństwo. One są bardzo gorący. Trzech jeszcze zostało. Nie wiem dlaczego mi tak cholernie tnie. Czekajcie na chwilę. Dobra, teraz powinno być trochę lepiej. Miałem włączonego Origina i coś to powinno dać. On jest jakby nas widział, ale już nie widzi, bo trafiłem go w głowę. Dobrze pomyśleli z tym przybliżaniem zoomem trzykrotnym, bo teraz mi się on bardzo przydaje. Wcześniej mi się w ogóle nie przydawał. No, a teraz mi się przydaje bardziej. Bogactwo i syntetyk i ma strzelbę. I zauważę, że nawet nie trafią w głowę, żeby ich zabić. Wezmę moduł liczniczy, bo to nigdy nic nie wiadomo. Brama predatorów. Piękna morda. Dobra, ale nie przyszliśmy tu zwiedzać, tylko odciąć zasilanie. Czy ja mogę tędy wejść? Nie, tylko są jedne drzwi. Ja pamiętam, że to jest pierwsza misja... Czyli przeciążenie. W mnie dobrze mogliśmy iść z działka pocisnąć. To jest pierwsza misja ksenomorfy, bo odcinamy zasilanie. Wtedy tam się coś działo, śmiesz... Aha, to jest w środku artefakt. A, to był węzeł energetyczny. Wykorzystaliśmy węzeł energetyczny. Fuck. No teraz jest wyłączone zasilanie i teraz powinno ksenomorf wyjść, bynajmniej nasza szóstka. To jest kolejny syntetyk, którego zabiliśmy. Ty cholero! Chodź tu, a masz. Wyrywam ci głowę. Wiesz, już to zrobiłem dawien dawno. Tam mamy jakiś... Aha, to jest węzeł. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby pomylić węzeł z tym... Z tym zasilaniem tutaj w tej misji. Otwiera się nam brama. Coś mi gra tu chrypnie. A w niej mnóstwo syntetyków. Może ta się nie otworzyła. Tak, jesteśmy na pociągu. Jesteśmy zajebiści. Chociaż dziwi mnie to, że ten paragraf nas nie poraził. To mnie dziwi i zaskakuje. Spadajmy, bo już jeszcze się skończyła. Pas. Widziałem gdzieś tu, o właśnie jest jeden jeszcze. Na tym poziomie są dwa pasy ze zdobyczą. Poskradajmy się trochę, bo ja nie chcę zostać wykryty. O ja pierdu. A, to było mocne. Zapominam przyciski. Kontrolem się skrada człowiek, a... Czyli się skradamy kontrolem, a altem, a shiftem typ skupienia. Możemy w nich nieskończoność strzelać. Nic nam nie odejmie punktów, od razu mówię.
Teraz jest za wysoko niestety, to muszę to też zauważyć i nie dostrzelę do nich. Dobra, bierzmy ten pas. Kolejny. Jest ich raz, dwa, trzy, czterech aktywnych. To jest dobry sposób na wybicie ich, bo przynajmniej lasera nie będziemy używać. Oj, fuck. To jest broń bezlaserowa, czyli bez znacznika. Słyszałem po prostu nią. No niestety na dłuższe dystanse ona jest trochę mniej skuteczna, bo jest dość niecelna. Ale dobra, jakoś już daliśmy radę. Jestem trochę też zmęczony trochę. Chociaż spałem dzisiaj, czyli... Który jest luty? Czekajcie, bo ja nie mam tu nigdzie. Chyba nie wiem, który luty dzisiaj. Chyba na pewno któryś. To jest chyba maska Androida. Tak, to jest maska androidzka, ale Androida nie widzę jakiegoś, który zgubił. Aha, tak wyglądają androidzi, chociaż w ostatniej misji Xenomorfie widzieliście, jak wyglądają androidzi. Mają syntetyczną ludzką twarz. Nie, nie jest to luty, to jest marzec, przepraszam. Główka oficera tego, strony. Keep clear. Ej, co jest? Welcome. This feels almost like a reunion. We've been studying your species for a very long time. My predecessors and I. You see, you're part of our family history. There are secrets hidden inside that pyramid of yours. Secrets we must possess. About your species. About the origins of those creatures you hunt. I know we'll unlock them all in time. But it would be so much easier if we captured one of you to assist us. Take this thing alive. I want its organs functioning when it gets to the operating table. Tak, to jest Wendley Yutani, Wendley Bishop Yutani. To jest gościu, który chce nas chwytać i... O, w dupę. Co zrobić? Aha, to trzeba było zrobić. Pamiętajcie, jak jesteście w tej korytarzu... Aaaa! Surprise? Mały? Ja wam dam. Kurwy syny. Wystaw główkę. No i dwa na dzień dobry. Tak, jak jesteście tu, ja wam wytłumaczę, tu jest skrzynka z bezpiecznikami. Rozwalcie ją, zanim się potrujemy w ogóle całkowicie. Nie, to tak nie działa. Nie rozbiję tego szkła. Za... Bychiny. Ale tu wskoczę. Stąd moglibyśmy mieć idealny widok na samych siebie. Hehe. Dobra. A, jak nas zobaczył? Cholerny człowiek. Ja nie wiem, trzeba by przypadkiem nie miałem mu odrąbać głowy. No trudno. Pas... To nam nie jest potrzebne. Jak na razie... Jeb. Czyli ksenomorfy wypuściliśmy. Teraz... One są cięższe do... A wyrywam ci głowę, masz. Jaki fajny. Widzicie, że oni mają zrzędnicę w kształcie W? Nie, śmieszne. Łach. Nic nie widzę. Was widzę. Tu pamiętajcie, żeby być ostrożnym, bo ja nie jestem pewien, ale to grałem dawno.
Może być tu już ksenomorfy. W laboratorium, chociaż w każdym... O, snajperka. Jak będziecie grali w kampanię Marines, miejcie tą broń. Ona jest dobra, wychwytuje tych przeciwników. HUD nam pokazuje tam, chociaż ja wolę popatrzeć. Skurwysyn! Tak. Zabił nas. Dobra, jeszcze raz, od początku. Ci panowie o nas nie wiedzą. Ten myśli, że jestem gdzieś indziej. Dostał w łepetynę. Tak myślałem, żeby tam nie iść, ale kurde. Jednak polazłem. Poskradajmy się trochę. Tamten gościu, pamiętam, że... jest nadaktywny. Zaraz mi ją wkurwi. Jak on wie o naszej obecności? Czy jesteśmy niewidzialni? Masz, skurwysynu. Dobra. Nie jest tak źle, to nie uleczy się. Dobrze. All personnel follow laboratory evacuation procedures. Warning. Catastrophic containment. Aaa, tu jest źle. To dostał od nas. Jest źle, bo musimy się uleczyć. Maskowanie. I chuj. Co dalej? A się kurwa, co dalej? Ma, będę musiał się wrócić w dodatkowy moduł. Wkroczę, kurde. Nie, no, ta gra jest zajebista, mówię wam. Na pewno mi odejmie punkty za to, że użyłem modułu leczniczego, ale to tam szczegół. Może, że Predator przeżył. Tu jest węże. To, czego szuka, jest w laboratorium. Ahem. Czyli mam iść tu, do windy i... nie wiedziałem, że my potrafimy używać windy. O kurde. Aha, dobra. O kurde. Demole. From our first voyages of discovery to faster than light commerce. The Weyland-Yutani Corporation has been at the vanguard. Tak, tak, wy kurwa, Weyland-Yutani. Sprowadziliście mnie tu, zbiliście makabrę, połączyliście Predatora z Xenomorfem. Raczej to... no i teraz ja muszę to wsadzić. Szukam, może coś jest ciekawego. Węzeł... tam są dwa. Oni nie wiedzą naszej obecności, bo są tak głupi. Marines to już od razu by kurczęć. Lecieli jak kurczęć parzeni na nas. O, znowu ten kot co wczoraj. Znaczy, to ostatnio, przepraszam. Kot ma na imię Łazik. Jest czarne. Ma prawie rok. Jest ładniutki, bo jest mały, jeszcze. Tak, tak, wyjadaj sobie bajeczki, kurde. O kurde. Dobra, zmieniamy widok. Tu będą już ksenomorfy na pewno. Jak, patrzcie, już kurna pierwsza.
Zobaczymy, jak na was działają. Au! Cholera jasna! Cholera. Uhuhu! Tu łeb mora jej rozerwało. A tu chyba jest jej głowa. Mor, patrzmy jak to... No, dobra, nie będę naukowca zabijał, bo to nie humanitarne. Au! Jestem widzialny, mnie uderzyła. O cholera, jasne! Cholera! Masz, dziadyga! One są wszędzie, i baza zaczęła się po prostu. Jestem widzialny. Lep! Dzisiaj chyba finishera nie będzie. Uuu, ale poszła! Tam jest naukowiec? Ała! Pas, okej. I kurwa lipa. Szczerze mówiąc, to są kapsuły do rozmnażania ich. Je poręczku. Sorry, że tak nic nie mówię, ale muszę się skupić. Mówi to pioruńską, muszę się skupić. Pół HP nie mamy. To jest bransleta. Masza właśnie. No nie. Artefakt 6649 to jest. Dobra, chowajmy. To jest nasz posążek przedstawiający ksenomorfa. Węża. W szkole z tej winy liczy się czas. Spadaj! Dziad. Ja tam nie schodzę na dół. Puść mnie! Puść mnie, bo o to mu chodziło. Dobra, mam pół HP. Trzeba ich pozabijać. Jeb, on miał shotguna. Kolejny! Patrzył się na mnie i nie strzelają. Nie, cywilów nie będziemy zabijał. Kurde, idą jak świeże bułki. Ile już zabiłem w tej teraz? To nie dużo. Liczy się czas. Tak, ona nie jest zbyt długa. Ta misja... Jaj. Kolejny. To jest miejsce, w której szósteczkę dostała się nasza. Tak, to jest to miejsce. Poczekajcie, jeszcze poszukam artefaktów. Najwyżej widzę same moduły lecznicze. O, tu jest miejsce, w którym tequila będzie. Tequila będzie. Spoileruję wam trochę, ale to tam szczegół. Dobra, jeszcze raz użyjmy pół życia. Wiecie, że nie wiem, gdzie mam iść? A. Ajajajaj. Tam są trzech. A czy jest ich tam trzech? Hmm.
Tu jeszcze jest sielanka, ale w piramidzie to będzie prawdziwa rozruba. Jak widzicie, za pierwszym razem. Jak zauważyłem, jak wzięliśmy ransoletę, powiększył się pasek energii. Nie ten przycisk. Ten. LOL? Tu były jakieś badania, tu wyszła nam jakaś synomorfa. Dobra, idźmy za Hadem, bo ja nie wiem, gdzie mam iść. Had nam pokazuje tu. Mam cię już dosyć. Dobra. Użyłem mojego cierpień. Gdzie ja muszę przejść po pierwsze? A, tędy. Chyba. Ten kontrolny. O, tu musiała być chyba druga królowa, bo nie pamiętam tego miejsca, żeby tu było tak... Chociaż z drugiej strony ja pamiętam ją, to miejsce z kampanii Marines. Też laboratorium. Nie podoba mi się to, że tyle jest modów luczniczych. Aha, już rozumiem dlaczego. Już są chyba... Marine. Nie, to nie Marine. Co? Jak? Kurna, co? Gdzie? Jak? Kurde, jak oni się to nauczyli robić tak jak ja? Bez przesady, ale to tylko ja posumuję tym technologią. A kurde, się nauczyli to co ja, małpują mnie. Widzę was, skurwysyny. O. Nie chcę tu zginąć, kurde. Ich jest tu dosyć sporo, to... Cholera. Spamy. Oni wykrywają ciepło, ale... Tak, to teraz już w ogóle nie widzę. Mam siebie. Jest tu dużo manewru do popisu, dużo miejsc do popisu, ale... Cholera. Cholerny świecie. No gdzie? Cholera. Fuck. Trawże wreszcie. Jeci! Pięknie! Teraz mnie wykrywają. Oni wykrywają chyba to, jak rzucę. Co dawane? Kolejny. Tu ich jest sporo. Chyba z 12 albo 13 będzie ich. Nie widzę ich właściwie, bo oni mają tą technologię co ja, a trafiłem go chyba... Cholera. No jednak... Włóczy nie jest tak potężny jak uważałem, musi ją chyba znerfić lekko. Cholera! Trawże wreszcie, któregoś ruszającego się. Dobra, ten został, ten dostał. Teraz ten jeszcze został mi. Jeszcze któryś został. Tam jest skurwysyn. Fafluśniak jeden. Pierdoleńcu, złaś na to. Ale niezły mordor. Został któryś jeszcze? Bo nie widzę.
Nie, tam został RTF, pas. O, jeszcze jeden został. Dobra, dostał. Przez moją głupą nieuwagę został tam pas z zdobyczem. To jest winda. Cholera, kręcę się jak gówno w betoniarce. Teoretycznie mógłbym użyć też działka, ale to niewiele by się zdało. O, to była pierwsza misja ksenomorfy bodajże. Teraz nie ma jak tam przejść. Fuck. Najwyżej będzie o jeden artefakt mniej. Artefakt. Pff. Nie artefakt, Awek, co ty opowiadasz? Artefakt. Artefakt to ja jestem, kurde. Czekajcie, może tu coś znajdę. Węzeł, węzeł, tam jest ten, tam jest tamto. Alert! Unauthorized access to service elevator. O, kurde, nie chcę. The hunter must not be allowed to access the pyramid. Jak je pozwolicie? Pozwolą! Dobra, to za cenę twoich ludzi też mają... Czeka na ciebie historia i honor. A zachęcająco to brzmi. Czekajcie. Dobra. Jedziemy na dół, poziom niżej. Tak, myśliwy. Zobaczmy statystyki. Jeden artefakt. Jeden. Postaram się może bicia 250. Mało. Za szlachetnego to już bym musiał więcej zrobić. Zgony minus 50, użyte moduły minus... Leczniczego... Nie już... Zero. O, a zametać plazmy przynajmniej dostałem coś. Przynajmniej. Dobra, to było na tyle. Jestem awatar. To nara do zobaczyska, zobaczycie to nie wiem kiedy. Dobra, to narka.